Modzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj będzie duży haul lumpeksowy z nowych towarów. Wszędzie byłam na nowych dostawach. No i wiecie sami, jakie są, większość z Was, jakie są ceny na nowych dostawach, więc nie będę się rozwodzić nad cenami, bo naprawdę teraz jest w second handach, sami wiecie, coraz drożej. Natomiast naprawdę są to mega perełki i markowe i jest bardzo dużo jedwabi. Są dwie czy trzy rzeczy z Vinted też, które Wam pokażę, między innymi ta sukienka. No i opowiem Wam o tych rzeczach, no i oczywiście pokażę się Wam w stylizacjach. Także bardzo serdecznie Was już teraz zapraszam i przechodzimy do ciągu dalszego. Oczywiście zanim przejdziemy, to proszę Was o zasubskrybowanie koniecznie kanału, bo bardzo zależy mi na rozszerzeniu zasięgów. No i polubcie filmik, jeżeli Wam się spodoba. Moi drodzy, kupiłam kilka sukienek, bardzo pięknych sukienek. Pierwsza sukienka, to pokażę Wam tą, co mam na sobie. Jest to sukienka, która nie wiem, jaki ma skład. Jest, domyślam się, że jest to albo wiskoza, albo niestety coś sztucznego, bo podszewka wygląda tak sztuczno dość. Natomiast wiecie, że ja noszę halki jedwabne pod sukienkami, więc nieraz też wycinam te halki, więc to mnie tam nie obchodzi. No niestety była bez metek, a tak strasznie spodobał mi się wzór i kolor tej sukienki, że no nie mogłam się powstrzymać, żeby jej nie kupić. To będzie dla mnie taka bardziej okazyjna, imprezowa sukienka, więc stwierdziłam, że no raz na czas, nawet jeżeli nie miałaby być naturalna, to ją mogę włożyć. Niestety, no zobaczcie, sami z tyłu. Sukienka okazała się być trochę za duża na mnie, albo jest na większy biust, albo jest po prostu to M-ka bardziej. Pokażę Wam bez tego paska. No niestety widzicie, jest tutaj luz, więc bardziej to jest chyba M-ka. Zastanawiam się nad przerobieniem tej sukienki, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Nie znalazłam drugiej, która by mi się aż tak podobała w takim kolorze, więc myślę o tym, czy ją przerobić. Poradźcie mi koniecznie, tak wyglądam w niej. I na Vinted zapłaciłam za nią około 50 zł. No niestety jest tutaj, widzicie co? Odstaje zamek, czyli po prostu ona jest na mnie za długa w stanie. Bo ja mam krótki stan. Powinna być to na kogoś sukienka, kto ma dłuższy stan tutaj i wtedy ona byłaby dobra. No albo może rzeczywiście na M-kę, bo wtedy też jest biust. Wiecie, jak ktoś ma większy biust, jak teraz pokazuję, no to może wypełnia się ta przestrzeń i ten zamek wtedy tak nie odstaje. No jest mi przykro niezmiernie z tego powodu, bo naprawdę jest ta sukienka tak śliczna, że no bardzo, bardzo żałuję tego. No nic, słuchajcie, jeżeli ktoś by bardzo też chciał tą sukienkę, a ma rozmiar M albo większy biust ode mnie, no to możecie pisać, ale jeżeli się nie pojawi taka osoba, to będę ją pewnie chciała przerobić, bo naprawdę jest według mnie bardzo ładna, ma bardzo ładny krój, jest taka schlebiająca dosyć i ma pasek, którym można się troszkę dopasować. No zobaczymy. Ale w każdym razie jestem zachwycona tą sukienką, jest przepiękna moim zdaniem. Mam drugą podobną sukienkę już z lumpeksu. Nie starczyło mi tutaj wieszaków, więc pokazuję Wam tak z boku. Pokażę się oczywiście Wam w tych rzeczach. Ta sukienka to jest Fat Face, więc też fajna marka i ona jest z naturalnego tworzywa, że tak powiem. Już Wam mówię, ma 100% wiskozy i obszycia są 100% bawełniane. Tutaj nawet jest, widzicie, guziczek zapasowy. Bardzo fajnie. Ma takie, to jest taka sukienko-tunika. W ładnym kolorze też. Bardzo fajna, taka trochę w stylu folkowym, w stylu takiej koszuli folkowej. No i to jest taka mini. Myślę, że będzie bardzo fajna do pracy, taka przed kolano. Jestem bardzo ciekawa też Waszych opinii. Piszcie koniecznie, jak się Wam podoba w tej tunice. Uważam, że ma też bardzo ładny kolor, więc jestem zadowolona. To nie było jakoś też bardzo drogie, więc stwierdziłam, że jest na tyle fajna, nawet w zimie można ją nosić do rajstop i do kardigana na przykład. O, i będzie też świetnie wyglądała, bo jest taka naprawdę trochę z takiego grubszego, miłego materiału. No, to idziemy dalej, kochani. Jeszcze jedna rzecz z Vinted, która też mi się bardzo spodobała. Nowa jedwabna spódnica, słuchajcie. Nawet tutaj w ogóle, zobaczcie, jest cena tej spódnicy jeszcze, by Ingrid. Włoska spódnica z jedwabiu i wiskozy. Bez rozmiaru, to jest taka uniwersalna.
I tu jest cena w ogóle 159 zł. Oczywiście, jeżeli ona będzie w sklepie, bo jest chyba na mnie troszkę, mimo tego uniwersalnego rozmiaru, za duża, to no oczywiście nie będzie za 159 zł, bo ja takie spódnice zazwyczaj wyceniam tak w granicach, takie długie, jedwabne, z jedwabiem zazwyczaj koło stówki. Więc no, ale bardzo fajna, zobaczcie. Naprawdę fajna, to jest bardzo wygodne, to jest mega wygodne. Ja mam te, pamiętacie te szarawary takie jedwabne, wiskozowo-jedwabne, szare, takie popielate, popielato-beżowe. I one mają ten sam rodzaj jakby stylu. To jest właśnie łączenie wiskozy z jedwabiem. Chyba tam jest dosyć spora część wiskozy, ale jest w tym jedwab w składzie. Zaraz Wam powiem, jakie są proporcje tego. Chyba 30% jest jedwabiu. Tak, już mówię. Mam metkę. Jest 30% jedwabiu, dokładnie. No i podszewka jest też taka wiskozowa. Taki spód ma, więc ona jest nieprzezroczysta. Piękny kolor. Zobaczcie, jaki bardzo ładny kolor. Będzie super wyglądać do na przykład białego topiku. Spróbujemy to tutaj właśnie tak przymierzyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale uważam, że jest naprawdę bardzo ładna i to cieniowanie też jest urocze. No bardzo uniwersalna, właśnie można do topiku, można do jakiejś koszuli takiej z dużymi rękawami na wierzch. No ekstra, do crop topu, do takiego staniczkowego topu. Bardzo fajna, uniwersalna rzecz. I naprawdę, naprawdę fajne. Udało mi się za fajną dosyć cenę kupić tą spódnicę. Myślałam o sobie i myślałam też o przyjaciółce mojej, która jest w ciąży. Kochani, pokażę Wam teraz okulary, które mi się też udało kupić w Lumpeksie. Co prawda na nowej dostawie, ale to są okulary Calvina Kleina, oryginalne. Patrzcie, pokażę Wam tu logo. Bardzo jakościowe okulary, w idealnym stanie, słuchajcie, jeszcze je tak przetrę lekko, zanim Wam... Niestety te okulary nie są ani w mojej kolorystyce, ani w moim... troszkę są za małe szkła, jak dla mnie, jak na moją twarz. Raczej właśnie dla takiej drobnej osóbki. Bardzo ładne okulary i zobaczcie, nawet fajnie do mojej twarzy mogłyby być kształtem, tylko są minimalnie jakby takie proporcjonalnie za małe. Gdyby były całe trochę większe, to by było ok, bo mi jest dobrze w takich dużych okularach, ale naprawdę mega jakościowe. Jak ktoś właśnie takie beże, brązy lubi, to będą super fajne okulary. Tu w środku też są wszystkie numerki i wszystkie emblematy. Naprawdę są, ani nie są porysowane oprawki, ani szkła. Nie wiem, czy to będziecie w stanie zobaczyć, ale są w idealnym stanie, także te okularki też wędrują do sklepu i uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo stylowy dodatek. I śliczne są, po prostu. Według mnie, przynajmniej. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Pokażę Wam teraz jeszcze, jak już tak idziemy tymi akcesoriami, to na dobry początek pokażę Wam koszulę męską, przepiękną. Polo by Ralph Lauren, custom fit. Także super zdobycz też. Bardzo ładna koszula w takie szaro-białe prążki. Bardzo stylowa, bardzo ładnie uszyta. Zobaczcie, jak to jest tutaj wszystko właśnie ładnie odszyte i tutaj jest oczywiście logo. Tu jest napisane XL, ja myślę, że to będzie spokojnie, może być nawet na M-kę, bo to może być taka luźna koszula. Nie musi to być wcale aż takie dopasowane i opięte, zwłaszcza w lecie. A to jest raczej letnia koszula, taka wiosenno-letnia. Piękna, naprawdę piękna koszula. Tak wygląda. I ma oczywiście tutaj takie te guziczki, dzięki którym można sobie wywinąć te rękawy i mieć krótkie po prostu. Także uważam, że naprawdę mega fajna zdobycz. Słuchajcie, i teraz jeszcze mam torebki. Spadło mi oczywiście tutaj. Już Wam teraz pokazuję torebki. Bardzo ładne torebki mi się udało kupić również. Ta jest ze skóry i z wełny, czyli kolejna taka torebka z tych, co są takie marki, które szyją właśnie, czy Harry's Tweed, czy tamta była z tej marki szkockiej, którą mam nadal w sklepie, ta taka różowa. Piękna torebka, tu ma taki naprawdę ładny zielony, to jest na pewno wełna, wełniany materiał. I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajnej marki torebka, bo to jest torebka Bolla, zobaczcie tutaj. Cała ze skórki, w super stanie w środku, o, pokażę Wam tak.
Więc ona jest naprawdę praktycznie w idealnym stanie. Tu otwieram jeszcze zamki. Wszystko jest czyściusieńkie. No naprawdę śliczna, śliczna torebka. Bardzo się udała. Więc ta torebeczka oczywiście będzie do sklepu. Nawet słuchajcie, coś ktoś przeoczył i coś było w kieszonce. Właśnie czasem się to zdarza. Zobaczcie, cały nietknięty plik, w ogóle nienaruszony nawet. Plik pilniczków do paznokci. Wow. Ekstra, takie mikropilniki do paznokci, to jest super rzecz, mnie się na pewno przydadzą, bo wiecie co, ja różne rzeczy robię rękami, i plastyka, i instrumenty, i przeróżne prace techniczno-plastyczne, i bardzo często moje paznokcie są, pożal się Boże, podarte jakieś, szkoda gadać nawet. No w każdym razie, ciekawostka, było coś jeszcze w torebce. Bardzo fajnie, że dopasowuje się ten paseczek, widzicie? I ma w bardzo fajnym stanie te metale, złote okucia, takie no, w kolorze złotym. I to jest oczywiście tylko atrapa, to się nie rozpina, tylko jest na taki zatrzask metalowy. Wszystko tutaj fajnie działa, naprawdę, torebka wygląda praktycznie jak nowa, więc wow. No i druga torebeczka, jest taka mikro torebka, kocham takie mikro torebki, to jest po prostu coś takiego idealnego na telefon, portfel i szminkę. Jak dla mnie. Albo błyszczyk do ust. Patrzcie, jaka śliczna, śliczna faktura jest tej torebki. To jest czarna torebeczka na ramię. Nieregulowana, ale na ramię. Ma z tyłu zameczek. I w środku jest takie płótno po prostu. Czekajcie. Tak, dobrze? Patrzcie. W środku jest czarne płótno. Jest bardzo gładka. W środku już jest taka tylko malutka kieszoneczka. Ale z zewnątrz ma tą kieszonkę i naprawdę super, super, super rzecz. To jest idealna rzecz właśnie na przykład na zwiedzanie, na zakupy. Kocham takie torebki. Nawet moja siatka, taka ta mała, z którą chodzę na ciuchy, to by się zmieściła do środka. Zwinięta oczywiście. Także kolejna fajna rzecz. No i idziemy dalej. Moi drodzy, teraz przechodzę już do takich bardziej luksusowych oraz typowych ciuchów. Natomiast zaczniemy od takiego codziennego stroju. Pierwsze, że to jest bardzo fajna bluzka z wiskozy w takim stylu romantycznym, ale takim nowoczesnym. Zobaczcie, jaki ładny kolor beżu. To jest kolor beżu, w którym mogę chodzić, bo co prawda jestem w nim dosyć blada, ale zastanawiam się właśnie, czy sobie nie zostawić, bo naprawdę ładny kolor beżu, naprawdę taki szarawy trochę, szczególnie ta część tutaj pod szyją jest taka szarawa. No i zobaczycie mnie zaraz w tej bluzce do czegoś. Bardzo ładne rękawy ma, fajne, bo tu jest związanie, można sobie zawiązać szerzej albo luźniej, czy właśnie szerzej albo ciaśniej. Tutaj obcisła, więc bardzo będzie fajnie wyglądać na sylwetce. Piękne rękawki ma. No i wiskoza, więc też fajnie, nie będzie się człowiek w tym pocił. No i do tego Wam przymierzę tą spódnicę, bardzo ładną, River Island, rozmiar 10. Może jest odrobinkę ta spódnica na mnie za duża, dziesiątka to raczej jest 38, ale nie jest źle, z paskiem będzie ok. Troszkę mi się tu zmięła, chociaż naprawdę ją prasowałam. Jest bardzo rozkloszowana, jest taka spódnica z koła typowa, jeszcze marszczona. Więc ona będzie fajna do właśnie takiej obcisłej góry, bo jakbyśmy włożyli cokolwiek już szerszego u góry, to będziemy wyglądać jak taka bomba trochę. Więc to jest typowa spódnica właśnie do wąskich rzeczy i ona jest w 50% z bawełny, więc bardzo fajnie. Jeszcze sprawdzę na pewno, bo wiecie, ja czasami mam dużo tych rzeczy, więc mogę się czasem pomylić. Już sprawdzamy. 52% nawet procent bawełny posiada. Jest elastyczna, więc te pozostałości to jest właśnie jakiś taki włókna elastyczne bardziej, elastan czy coś takiego. Fajna, wygodna spódnica. Także tadam! Ocencie sami, jak to wygląda. Zostawiać czy puszczać dalej. W każdym razie ciekawy, fajny, taki jasny komplet na wiosnę. Kochani, idę dalej. Teraz pokażę Wam coś super markowego. Patrzcie. Bardzo fajna ramoneska tym razem, bo już ostatnio niektóre osoby, które są złośliwe, robiły mi uwagi. Ja powiedziałam w tamtym filmiku, że to była ala ramoneska. Ala to znaczy, że coś jest podobne do ramoneski, bo była podobna, prócz braku klapek i zapięcia bocznego, ale jednak wyglądała trochę jak ramoneska, taka uproszczona forma.
Powiedzmy. No dobra, ale pomińmy to. Ta wygląda bardziej jak ramoneska, bo nawet ma taką połę rozkładaną i ma dwa zamki. Jeden taki faktyczny zamek, który się rozkłada w taki kołnierz ramoneskowy, widzicie? Przymierzę Wam oczywiście tą kurtkę, jak najbardziej za chwilę. I ma elastyczny tył, elastyczne rękawy, dzięki czemu będzie naprawdę fajnie wyglądać. To jest rozmiar 14, więc na mnie jest za duża ta ramoneska, ale jest świetna. To jest taki sweter ramoneskowy, więc to będzie bardzo wygodne, a będzie też fajnie stylowo, tak inaczej wyglądało. Przepiękny kolor stalowy, zobaczcie. Naprawdę, jestem zachwycona tym ciuchem, to jest nóżka. No to wygląda po prostu, jakby ktoś oderwał metkę i po prostu oddał. I ma te dwa zamki, pokażę Wam, zapięte jeszcze. A, dobra, tylko muszę chwycić, bo to jest taki rodzaj zamka, że trzeba dopchnąć. O, jest. Dobra. No i teraz popatrzcie, tak wygląda, jak jest zapięta. Idealna i bardzo dobrej marki rzecz. I to jest bodajże rzecz zrobiona z wiskozy, ale już Wam powiem konkretnie. Liocel 51%, Cupro 49%, więc jeszcze lepiej, słuchajcie. Całkiem fajne, to są dwa rodzaje materiału. Druga część to jest 81% wiskozy plus dodatek nylonu. Tak, czyli dwa materiały, jeden jest prawie cały taki naturalny, drugi jest w 80%, więc naprawdę świetna, świetna rzecz. Bardzo mi się podoba. Gdyby nie rozmiar, to na pewno byłaby moja, bo kocham ten kolor, słuchajcie, bardzo mi jest dobrze w tym kolorze. Dobra, teraz będą dwie sukienki, właściwie trzy sukienki. Pierwsza jest za mała na mnie w biodrach, ale to jest SK z jedwabiu 100%. I wiecie co? Tutaj ktoś przeciął metkę Morrison marka, więc pewnie dlatego przeciął, bo to jakieś są takie bardziej droższe marki. Oni często przecinają swoje metki, jak oddają jakieś rzeczy. XS-ka. Wiecie co? Ta sukienka jest naprawdę XS-ka, więc Wam nie zmierzę. Taka nowoczesna sukienka w pięknym, takim złocistym kolorze. Takie roztopione złoto trochę, stare złoto, więc jak komuś jest ładnie w tym kolorze, to Was zapraszam, taka mały rozmiarek, ona będzie troszkę przeceniona, bo tu takie mikro zaciągnięcia są na dole, ale naprawdę tego tak za bardzo, jak się ta sukienka rusza, nie widać, więc się nie będziemy tym przejmować. W każdym razie, no nie będzie jakoś mega dużej ceny za tą sukienkę, więc jeżeli komuś nie przeszkadzają takie drobne rzeczy, a chce mieć jedwabną, to zapraszam, oczywiście. Teraz sukienka znowu za dużym dla mnie rozmiarze, ale też poglądowo się Wam pokażę, jak to może wyglądać. Nie będziemy się roztkliwiać nad tym. Super, super sukienka And Other Stories, Paris Atelier. To jest 42. Piękna sukienka i ona jest bodajże z lnu albo w dużym procencie z lnu. Już Wam mówię. Bardzo fajne mają te metki. 55% lnu, 45% wiskozy, czyli dobrze mówiłam. W dużym procencie jest z lnu. Piękne rękawy, piękny kolor, naprawdę piękny. Zobaczcie, no jak ładnie jest ta sukienka zrobiona. Sukienka w takim romantycznym stylu, bardzo fajnym stylu, z kieszeniami. No oczywiście nie jest to zupełnie mój kolor znowuż, ale jest naprawdę piękna dla ciepłego typu urody, dla jesieni na przykład, albo nawet dla wiosny takiej złamanej, no to jest boska po prostu. Wiecie co, teraz Wam pokażę jeszcze te dwie sukienki, bo mam dzisiaj dużo tych rzeczy. A nie, jeszcze mam spodnie superowe. Okej, to te spodnie zostawimy sobie na koniec. Ta sukienka jest boska, słuchajcie, to jest Wall, firma Wall, London, LK, XL-ka. Ja się w ogóle tym nie przejmuję, ja zamierzam tą sukienkę nosić, chyba że ktoś by bardzo, bardzo pragnął ją posiadać. Zobaczcie, jaka piękna sukienka, taka asymetryczna na dole. I to jest wiskoza z jedwabiem oczywiście, chyba 20% jedwabiu znowu, ten taki cudowny welur w pięknym granatowym kolorze. 8, tak, dokładnie, 20% jedwabiu, 80% wiskozy, przepiękna rzecz. Strasznie mi się podoba ta sukienka i właśnie się zastanawiam, chyba sobie ją zostawię i będę ją nosić w wersji z paskiem lub bez paska, nawet do czarnych leginsów jako takiego spodu. No cudo, cudo, cudo na kółkach po prostu, dla mnie, ta sukienka. Kocham ją. No i tutaj mam bluzkę z tej samej marki. Też marka Wall. I teraz to jest rozmiar 0. Czyli albo to jest bez rozmiaru po prostu, albo to jest taki malutki rozmiar, ale bardzo duży oversize.
Przepiękna, jedwabna bluzka. Zobaczcie, jest też z takim aksamitem na wykończeniu. Tą bluzkę będę chciała sprzedać. Rzadko noszę takie koszule, więc... Ale jest też przepiękna. 100% jedwab, natomiast to jest 80% wiskoza i 20% jedwab. Idealny stan. I zobaczcie, jaki piękny granat też. Piękna, oversize'owa koszula do spodni, do jeansów, nawet do mini będzie świetnie wyglądała. Cudowna jest po prostu. No ten kolor, sami przyznajcie, no po prostu to jest bajka. Bajka. Dzisiaj mam same takie naprawdę jakościowe rzeczy, no to były nowe dostawy, więc też wiecie, najlepsze rzeczy są na nowej dostawie. No a teraz pokażę Wam jeszcze jedwabną spódnicę LK Bennett, więc w ogóle kto nie wie, to sobie sprawdzi w internecie, co to jest. Pokażę Wam z bliska metkę. LK Bennett, tak wygląda. To jest 10, 38. Może być na mnie za luźna, jeszcze nie mierzyłam po praniu, ale sami ocenicie. Przecudowny znowuż kolor, no zobaczcie na to. Taka trochę zieleń kaki, ale taka z szarym odcieniem. Znowu to jest kolor, w którym mi jest bardzo dobrze. Piękna spódnica, naprawdę. To jest 38, więc podejrzewam, że ona będzie na mnie za duża i będzie po prostu dostępna dla Was, ale jest cudowna po prostu. Do takiej, na przykład do takiego topiku w kolorze właśnie kaki, albo nawet do czarnego, eleganckiego, do body. Będzie mega, mega, mega. Można nawet takie coś elegancko zestawić do jakiejś gorsetowej góry, na przykład na wesele, czy na jakąś okazję, bo to jest bardzo elegancka rzecz. No i piękna po prostu. Ja się tak zachwycam tymi rzeczami, bo one są takie, no jak to inaczej nazwać? Przepiękne są. Słuchajcie, to z sukienek już chyba tyle, tak? Była ta, była ta, była ta. Tak, sukienek tyle. To teraz został nam płaszcz, płaszczożakiet. Słuchajcie, przepiękny vintage marki Libra. Taki długi żakiet. Jakby długi żakiet to wygląda w stylu takim lata 90., lata 80. Super jakościowy. Powiem, co tutaj na metce pisze. No niestety, to materiał jest sztuczny, ale to jest taka perełka vintage, bo naprawdę to jest już rzecz vintage, a tego typu żakiety często były z takich materiałów a la kurtka, nie? Ale zobaczcie, to jest z wyglądu taki właśnie jakby lekko aksamitny materiał z taką jodełkę. No i bardzo ciekawa rzecz, naprawdę mega ciekawa rzecz. Jasny płaszcz, beż oczywiście, zupełnie, znowu zupełnie nie mój kolor. Ale nie jest też jakoś tak najgorzej. No i to jest za duże na mnie, to jest gdzieś tak 40, myślę. Bardzo ciekawy płaszcz. No i oczywiście, że płaszczek leci do sklepu. Ocencie, jak wygląda. I teraz zostały spodnie. No i oczywiście co? Spodnie super marki, bo upolowałam spodnie od marka Keina. Nowiutkie Italian Fabric. Takie elastyczne chinosy. Piękne są po prostu te spodnie, naprawdę, zobaczcie. One są nowiusieńkie, nic. Tak jakby właśnie ktoś oderwał metkę i oddał. Tutaj słuchajcie, no zobaczcie zresztą z bliska. Ten materiał jest nóweczka, także można powiedzieć, że to są po prostu nowe spodnie, zresztą to widać po detalach i będą na pewno rewelacyjnie leżały, ale dajcie znać, jak uważacie. Przymierzę Wam do czegoś takiego bardziej eleganckiego i szykownego, żeby to miało ręce i nogi. Ja bym coś takiego nosiła do fajnej marynary czarnej albo do super swetra oversize'owego, który bym tutaj z przodu wsadzała, bo mają bardzo ładny krój te spodnie i szkoda ich też całkiem zakrywać. Także ostatnia taka perełka od marka Keina. Także tym razem właśnie markowe perełki, perełki z jedwabi. Wow, jestem mega zachwycona. Jestem ciekawa Waszych opinii oczywiście i kochani, już niedługo rozdanie na 4000, bardzo się cieszę, bo się zbliżamy. Wy zobaczycie ten film w niedzielę, ja nagrywam go trochę wcześniej, bo po prostu musiałam nagrać na zapas, bo się bałam, że moje zdrowie się troszeczkę zaczęło pogarszać, że nie będę w stanie tak przed samym na szybko nagrywać, tak szybko pracować, więc być może już są te 4000, ale w takim razie to rozdanie zostawimy sobie na kolejny tydzień, pewnie we czwartek będę pokazywać Wam, co będzie w rozdaniu i będę Was zapraszać już do tego rozdania, także
koniecznie subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam Was na kolejne filmiki. Piszcie, jak się Wam podobało, albo co się Wam podobało najbardziej. No i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miłej niedzieli. Cześć!